Tampa Bay Buccaneers pokonali w finale Super Bowl obrońców trofeum Kansas City Chiefs 31 do 9. Widowisko przyciągnęło miliony widzów. 55 Super Bowl to wielkie show i wielkie widowisko sportowe. Liga futbolu amerykańskiego NFL emocjonuje i przyciąga przed telewizory miliony widzów na całym świecie. Nie inaczej było tym razem. Naprzeciwko siebie stanęli zawodnicy Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers. To Chiefs bronili tytułu. Po udanym kopnięciu z 31 jardów jako pierwsi zdobyli punkty. Później jednak na boisku dominowała już tylko jedna drużyna. Buccaneers zwyciężyli 31 do 9. Chcąc zajść daleko, musisz wykonać swoją pracę, a my to zrobiliśmy. Tom Brady, rozgrywający Bakanil, został znany najbardziej wartościowym zawodnikiem Super Bowl. Trofeum wywalczył po raz siódmy, tytuł MVP po raz piąty. Zawodnicy Kansas City Chiefs skończą sezon porażką. Dziś byli faworytami, ale zawiedli. Walczyliśmy dzisiaj do samego końca. To nie był nasz mecz. Nie graliśmy dziś zbyt dobrze, ale walczyliśmy i trzeba uszanować chłopaków za to. Na trybunach nie mógł zasiąść komplet publiczności. Widowisku na żywo przyglądało się 22 tysiące fanów, z czego 7,5 tysiąca to zaszczepieni pracownicy służb medycznych. Zostali zaproszeni w odpowiedzi na ciężką pracę, jaką wykonywali w trakcie pandemii.